Wielce szanowni i drodzy państwo, szanowni mili goście, przede wszystkim Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Tak sobie myślę, że nie pamiętam, kiedy mury tego muzeum gościły tak wielu, tak znakomitych gości zgromadzonych na jednej, przecież bardzo ważnej uroczystości. Szanowni państwo, ogromnie się cieszę w imieniu całego zespołu Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Chciałem wszystkich bardzo, bardzo serdecznie powitać, a cieszę się ogromnie z tego, że to właśnie nasze muzeum stało się miejscem spotkania po 40 latach. Miejscem spotkania w 40-lecie Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Dziękuję panu dyrektorowi. Mam dużą tremę, bo chyba pierwszy raz przed tak licznym gremium będę występował. Chciałem przede wszystkim przywitać państwa, tak jak Marek powiedział przed chwilą, na głównych uroczystościach 40-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Przepraszam przy okazji, że nie wszyscy mogli się tu dostać ze względów oczywistych, czyli epidemii. Szczególnie witam odznaczonych dzisiaj Krzyżem Wolności i Solidarności działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Ruchu Wolność i Pokój, Federacji Młodzieży Walczącej oraz odznaczonych medalem Pro Patria, które na rzecz upamiętnienia historii Polski działaczom Stowarzyszenia NZS 1980. Serdecznie witam pana ministra Wojciecha Kolarskiego, przedstawiciela pana prezydenta. Witam pana Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Witam naszego przyjaciela ze stowarzyszenia, ale przede wszystkim prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Jarosława Szarka. Witam pana ministra Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Witam pana Artura Dmochowskiego, ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Czarnogórze. Witam pana Zoltana Najtrej, radcę handlowego reprezentujący konsulat generalny w Krakowie, Węgier. Witam pana Jerzego Jaworskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Witam pana Andrzeja Sabatowskiego, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witam pana Edwarda Czesaka, marszałka województwa małopolskiego. Witam pana prezydenta Bogusława Kośmidera, reprezentującego pana Jacka Majchrowskiego. Witam pana ministra Jacka Czaputowicza. Witam serdecznie pierwszego przewodniczącego NZS-u Jarosława Guzego. Witam pana Łukasza Sęka, radnego miasta Krakowa, który reprezentuje przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca. Witam pana Michała Drewnickiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Witam bardzo serdecznie panią Barbarę Nowak, małopolskiego kuratora oświaty. Oraz pana Wojciecha Grzeszka, przewodniczącego NSZZ Solidarność Region Małopolski. I witam pana Rafała Marka, dyrektora telewizji krakowskiej. Przepraszam bardzo, nie przywitałem. Witam pana senatora Mieczysława Gila.
No a teraz już przejdę do takich przywitań bardziej, może nie tych bardziej serdecznych, ale witam naszych przyjaciół z Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana wiceprezesa Jana Bastera. Witam tym członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów Współczesnego. Jest tu dosyć duża delegacja z wiceprzewodniczącym panem Zdańkowskim. Witam, pozwolę sobie na mało, może nie, pozwolę sobie przywitać członków honorowych Stowarzyszenia NZS 1980 na czele z Ryszardem Majdzikiem i Leszkiem Jaranowskim. Jest mi też przyjemnie powiedzieć w tej chwili, że te obchody 40-lecia nie doszłyby do skutku, gdyby nie pomoc przede wszystkim Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. I patronami naszych dzisiejszych wydarzeń chciałbym poinformować, że patronem honorowym został patronem honorowym został pan prezydent Andrzej Duda. To jest patron naszego przedsięwzięcia, nie tylko dzisiejszego, ale całego cyklu wydarzeń związanych z 40-leciem. A patronami został także arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, Instytut Pamięci Narodowej w osobie Jarosława Szarka, Urząd do Spraw Kombatantów w osobie pana ministra Kasprzyka, Wojewoda Małopolski, NSZZ Solidarność, region Małopolska i Telewizja Polska. Dzień dobry Państwu. Prawdziwy zaszczyt i bardzo mi miło, że mogę tu być i z Państwem się spotkać. Przed nami teraz krótkie wystąpienia. Zapraszam pana Wojciecha Kolarskiego, ministra w Kancelarii Prezydenta i poproszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, to dla mnie wielki zaszczyt, ale też ogromna osobista radość, że mogę być dzisiaj tutaj. Po pierwsze jako przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej, który objął narodowym patronatem tą dzisiejszą uroczystość, ale też wszystkie uroczystości, które składają się na 40-lecie powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Ten patronat prezydenta jest znakiem, że to jest wydarzenie, które ma charakter wydarzenia państwowego, czy quasi-państwowego. To jest wydarzenie, które jest bardzo istotne dla państwa, dla Rzeczpospolitej. I dzieje się też również dlatego, że ono się wpisuje w obchody 40-lecia Polskiego Sierpnia. A Polski Sierpień, Solidarność to fundamenty naszej wolności. Ale jest też drugi powód, taki prywatny, osobisty. Dla mnie osobiście Niezależne Zrzeszenie Studentów jest częścią legendy Polskiego Sierpnia, legendy Solidarności, legendy lat 80. I właśnie jestem z tego pokolenia, które patrzyło się na państwa i czytało o państwu w podziemnych wydawnictwach, a potem obserwowało też państwa działalność z pewnym zachwytem, uznaniem i to, że dzisiaj jestem tutaj wśród osób, które później mogłem nawet osobiście poznać, jest dla mnie wielką osobistą radością. Proszę pozwolić, że odczytam taki okolicznościowy list, który pan prezydent skierował do państwa, organizatorów oraz uczestników dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na obchody 40-lecia powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie. Z tej okazji przesyłam słowa uznania i gratulacje dawnym i obecnym twórcom i działaczom tej zasłużonej organizacji. Historia NZS
najściślej wiąże się z całą pokojową rewolucją Solidarności. W naszych polskich zmaganiach z komunizmem wielokrotnie przeplatały się wystąpienia zwłaszcza dwóch środowisk społecznych, robotników i studentów. Początkowo działając osobno, z czasem zjednoczyły się one we wspólnym sprzeciwie wobec zniewolenia. Kulminacją tego procesu były lata 1980-1981, gdy fala strajków rozpoczętych przez lubelskich kolejarzy i stoczniowców Wybrzeża następnie objęła także wyższe uczelnie. Dlatego w roku, kiedy uroczyście świętujemy 40. rocznicę sierpnia 80 i założenia NSZZ Solidarność, naturalnie pamiętamy też o wystąpieniu młodzieży z 60 ośrodków akademickich złączonej pod sztandarem NZS. Z serca dziękuję wszystkim, którzy pielęgnują tę tradycję i kontynuują działalność publiczną, kierując się w służbie na rzecz dobra wspólnego tymi samymi wartościami: umiłowaniem wolności i prawdy, poszanowaniem godności i praw ludzkich i obywatelskich. Niezależne Zrzeszenie Studentów w przeszłości było i również teraz jest doskonałą szkołą elit Rzeczpospolitej. Wyrosło ze sprzeciwu wobec reżimu, ale buntownicza geneza oparta była na mocnym fundamencie etosu, któremu są Państwo zawsze wierni. I także za tę wielką pracę formacyjną NZS chcę dzisiaj wyrazić wdzięczność. Jestem głęboko przekonany, że podstawy ideowe organizacji pozostają nadal aktualne i atrakcyjne dla kolejnych pokoleń studentów, a historyczne dokonania stanowią słuszny powód do dumy dla uczestników obu wolnościowych przełomów z początku i końca lat 80. NZS zdał wtedy swój dziejowy egzamin i również obecnie w suwerennej i demokratycznej Polsce przyczynia się do kształtowania postaw patriotycznych młodych Polaków. Gratulując raz jeszcze jubileuszu, życzę wszystkim Państwu wielu osiągnięć i wspólnych, i osobistych. Nie ma sukcesu bez NZS-u. Z wyrazami szacunku, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Szanowni Państwo, to dla mnie ogromny zaszczyt, że będę mógł do Państwa skierować w imieniu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego kilka słów z okazji jubileuszu powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Szanowni Państwo, powracamy dziś do wydarzeń sprzed 40 lat. Wtedy na fali protestów robotniczych z sierpnia 1980 roku powstała pierwsza niezależna od władz państwowych organizacja studencka. Założycielom i członkom Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz wszystkim obecnym na dzisiejszej jubileuszowej uroczystości pragnę przekazać zapewnienie o moim szacunku i pamięci. Marzyliście o Polsce wolnej i demokratycznej. Nie zgadzaliście się z komunistyczną rzeczywistością. Brak sprawiedliwości, perspektyw i powszechne kłamstwo. Chcieliście włączyć się w przemiany zapoczątkowane podpisaniem porozumień sierpniowych i utworzyć własną studencką organizację. Upominaliście się o swoje prawa, demokratyzację życia akademickiego, podstawowe swobody polityczne i przestrzeganie praw człowieka. Członkowie NZS z odwagą i wiarą angażowali się w akcje uliczne, kolportaż pracy, niezależne wykłady, wspieranie osób represjonowanych, samokształcenie. To był wyraz protestu i walka o zmiany. To był też realny wkład w nadchodzący koniec totalitarnego systemu. Niezależne Zrzeszenie Studentów na początku stanu wojennego zostało zdelegalizowane. Działacze organizacji zeszli wówczas do podziemia. Właśnie tu, w Krakowie, władze nie udało się zablokować działań studentów. Aktywnie działali państwo przez całe lata 80. przenosząc idee i struktury do wolnej Polski i doprowadzając do ponownej rejestracji stowarzyszenia.
Byliście Państwo uczestnikami przełomu, pokoleniem przemian, jak głosił tytuł niedawno prezentowanej wystawy. Dziś tamta historia staje się legendą, ale nasza wolna ojczyzna jest owocem wysiłków tamtego czasu. Dziękuję za Państwa zaangażowanie i pamięć o tym, skąd przychodzimy. Zapielęgniowanie wspomnień o naszej najnowszej historii. Wierzę, że naszym dzieciom i następnym pokoleniom pozostawimy dobre miejsce do życia na miarę ich pragnień i aspiracji. Z wyrażami szacunku Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rzeczywiście to miejsce, Muzeum Armii Krajowej, jest dobrym wyborem na te uroczystości. Państwo wybaczą, Panie wybaczą, ale dzisiaj jesteście rówieśnikami tych, którzy, gdy zaczynaliście swą działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, przed laty mieli w swoich biografiach walkę w Armii Krajowej, walkę w Powstaniu Warszawskim. Wtedy wy byliście ich rówieśnikami, 40 lat później. Minęło 40 lat i dzisiaj wspominamy początki Niezależnego Zrzeszenia Studentów, ale dzisiaj też za moment uhonorujemy krzyżami wolności i solidarności tych, którzy pozostali wierni ideałom Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Proszę Państwa, Krzyż Wolności i Solidarności, którym honorujemy wszystkich tych, którzy podjęli walkę z komunizmem w latach 1956-1989, nie obejmuje tego czasu 16 miesięcy. Obejmuje czas, gdy za działalność płaciło się represjami, płaciło się więzieniem, cierpieniem, a niekiedy śmiercią, tak jak chociażby na myśl przychodzi przyszły student Grzesiu Przemyk, zakatowany przez milicjantów, czy młody student Akademii Medycznej Marcin Antanowicz, również pobity na śmierć kilka lat później. To jest ta nasza droga do niepodległej Polski. Niepodległej Polski, którą szło Niezależne Zrzeszenie Studentów. A Kraków jest miejscem szczególnym. Kraków, miejsce, gdzie każdy kamień tego miasta nie przystawał do tego, co przynosił system komunistyczny. I ten opór przez kilkadziesiąt lat młodego pokolenia studentów tu był niezwykle silny, żeby wspomnieć chociażby 3 maja 1946 roku protesty studentów, strajki na uczelniach, w szkołach średnich. Później 56 rok, 68 i to, co było wyjątkowe w Krakowie. Grudzień 1970 roku. Kraków był jedynym ośrodkiem akademickim, gdzie przez 3 dni na ulicę miasta wychodzili studenci, żeby wyrazić swoją solidarność. Mimo to, że rektorzy podjęli taką decyzję, że każdy zatrzymany student, a było ich kilkuset, będzie z uczelni za to relegowany. Później rok 76, pomoc dla represjonowanych i wszystko to, co mówi nazwisko Stanisław Pyjers i Studencki Komitet Solidarności. To po raz pierwszy stąd w przestrzeni publicznej Państwo użyli słowa solidarność. 3 lata zmagań o niezależną organizację studencką. To z tego doświadczenia wyrosło Niezależne Zrzeszenie Studentów. Niezależne Zrzeszenie Studentów, które fundamentem walki była walka o wolność zrzeszania się, o samorządność i autonomię uczelni, o naukę bez ideologii. A po latach kończyło się to hasłem w czasie manifestacji wiosny 89 roku Sowieci do domu, czyli program już wyraźnie niepodległościowy.
Wśród uhonorowanych dzisiaj będą nie tylko działacze Niezależnego Zrzeszenia Studentów, ale również ruchu Wolność i Pokój, który, można powiedzieć, wyrósł z tej aktywności młodzieży połowy lat 80. i Federacja Młodzieży Walczącej. Proszę Państwa, to nam mówi o drodze ideowej polskiej młodzieży od lat 70. do 80. Studencki Komitet Solidarności, żeby być razem, żeby być solidarnym, żeby budować wyspy wolności. Później Niezależne Zrzeszenie Studentów, zyskanie własnej organizacji, niezależność, wolność, a później Federacja Młodzieży Walczącej. Ostatni etap zmagań, że z systemem komunistycznym trzeba walczyć i Federacja przed tym się nie cofa. Proszę Państwa, mijają lata. Dzisiaj niestety wśród uhonorowanych będą również Krzyże Wolności i Solidarności dla osób nieżyjących. Wiele działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów w ostatnim czasie odeszło, chociażby Jan Jurkiewicz z Katowic, chociażby Zbigniew Nowek z Torunia, czy Wojciech Bogaczyk z Lublina. Oni byli w pierwszym szeregu Niezależnego Zrzeszenia Studentów tych zmagań o wolną, niepodległą Polskę. O nich wszystkich, o tych niewymienionych Instytut Pamięci Narodowej chcę pamiętać, bo to dziedzictwo Niezależnego Zrzeszenia Studentów, chociaż NZS był ponad 100 razy mniej liczny od 10-milionowej Solidarności, zadawał systemowi komunistycznemu o wiele, jakby na to wskazywała liczebność, razy, i komuniści to docenili, czego dowodem jest wielomiesięczne zmaganie, arestacja, później pierwsza organizacja po stanie wojennym, którą zdelegalizowano, bo już uczyniono to 5 stycznia 1982 roku. Dzisiaj żyjemy w wolnej, niepodległej Polsce. Musimy o tym wszystkim pamiętać, przekazywać to młodemu pokoleniu. Niestety w roku 2020 trzeba powiedzieć, że wiele tych postulatów Niezależnego Zrzeszenia Studentów jest nadal aktualnych. Po ostatnich zmianach ustawowych na wyższych uczelniach znowu nadal jest aktualny postulat większej samorządności, autonomii, nauki bez ideologii. To jest to zadanie do podjęcia przez nowy, współczesny już NZS. A na koniec, dwa dni temu wszyscy zostaliśmy poruszeni decyzją Sądu Najwyższego, skandaliczną, haniebną decyzją, która wiele mówi o stanie naszego sądownictwa. Wśród odznaczonych będą ludzie, którzy nazajutrz po wprowadzeniu stanu wojennego wydali oświadczenie stwierdzające, że stan wojenny był złamaniem nawet PRL-owskiego prawa, był bezprawie. Władze, sądownictwo III Rzeczpospolitej taką decyzję podjęło dopiero w 2011 roku. Wiele jest jeszcze do naprawy Rzeczpospolitej. Ta droga, którą przeszło Niezależne Zrzeszenie Studentów, kształtowania młodych, niezależnych elit, jest nadal aktualna w wolnej Polsce. A Niezależne Zrzeszenie Studentów, mimo swej małej liczebności, kilkudziesięciu działaczy, kilkudziesięciu tysięcy członków, po 89, ile dało Polsce polityków, działaczy, wielu z Państwa jest tu na tej sali, są, byli Państwo powitani. To kolejny etap historii Niezależnego Zrzeszenia Studentów, ale tą ocenę pozostawiamy już historii, pozostawiamy wyborcom. Dziękuję Państwu. Szanowni panowie ministrowie, panie prezesie, panowie prezesi, szanowne panie i szanowni panowie.
Istotnie wybór tego miejsca jako miejsca spotkania w 40-lecie Niezależnego Zrzeszenia Studentów jest ze wszechmiar trafny. Odwołujemy się w tych murach do historii Armii Krajowej, a w tym mieście, królewskim mieście Krakowie, i do pokoleń wcześniejszych. Można by przywołać słowa pieśni Jana Pietrzaka, żeby Polska była Polską. Długi łańcuch ludzkich istnień połączonych myślą prostą, żeby Polska była Polską. W tym łańcuchu pokoleń ludzi w wieku 10, 20, 30 lat było w XX wieku w naszym doświadczeniu historycznym pokolenie tych, którzy wyruszyli z krakowskich oleandrów w 1914 roku. Było pokolenie tych, którzy walczyli w polskim państwie podziemnym. Było pokolenie żołnierzy niezłomnych. I wreszcie było pokolenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Te wszystkie pokolenia łączyła jedna myśl, jedna troska. Przywrócenie Rzeczypospolitej do grona państw wolnych i suwerennych i zapewnienie obywatelom Rzeczypospolitej godności i wolności. Ta sama idea przyświecała w roku 14, w latach II wojny światowej, w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej. Ta sama idea przyświecała przecież i państwu. I w dniu dzisiejszym pragniemy wam bardzo serdecznie podziękować za to, że tak odważnie wpisaliście się w ten łańcuch pokoleń połączonych tą ideą, jedną najświętszą, walką o niepodległość i suwerenność ojczyzny. Że wprost odwoływaliście się do tych wcześniejszych pokoleń, a wyrazem tego były przecież podziemne publikacje, organizowane uroczystości, organizowane manifestacje w rocznicę wydarzeń tych wcześniejszych, którym przyświecała ta sama idea. Szanowni Państwo, chylimy dzisiaj przed wami czoła, a moje pokolenie, podobnie jak pana ministra Kolarskiego, urodzonych w połowie lat 70., patrzyliśmy na was z podziwem, a ja osobiście z pewną zazdrością, że nie urodziliśmy się 5 czy 10 lat wcześniej, bo pewnie wtedy dane by nam było przeżywać tę przygodę z ojczyzną w drodze do jej niepodległości. Środowisko krakowskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów miałem zaszczyt poznać po latach, między innymi dzięki świętej pamięci Wojtkowi Pęgielowi, mojemu przyjacielowi z marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Patrzyliśmy niemalże jak na rówieśników, ale z takim podziwem, pewnie jak ci, którzy urodzeni tuż po wojnie, czy nieco po wojnie, patrzyli z podziwem na tych, którzy urodzeni byli w latach 20. i 30. i mogli walczyć o suwerenność i niepodległość. Ale też w dniu dzisiejszym dziękujemy wam, że nadal tworzycie wspólnotę walczącą nieprzerwanie o to samo, o zachowanie pamięci, o walce, ale też zachowanie pamięci o minionych pokoleniach. Wyrazem tej działalności jest Stowarzyszenie NZS 1980. Państwo nie żyjecie tylko przeszłością. Państwo staracie się również, a jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami stowarzyszenia o to, aby zadbać o godne uhonorowanie tych, którzy wtedy walczyli, tych, którzy teraz na przykład znajdują się w nieco trudniejszej sytuacji, a przecież i państwo są podopiecznymi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jako to najmłodsze pokolenie kombatantów. Dziękujemy stowarzyszeniu też za to, że dbacie poprzez wystawy, poprzez publikacje, dwie z nich dzisiaj państwo otrzymali, w tym
Praca poświęcona panu senatorowi Mieczysławowi Gilowi, ale też dziennik bojowy majora Henryka Dobrzańskiego, Hubala. Publikacje, które uzyskały, bardzo z tego się cieszę i jestem zaszczycony wsparciem urzędu, którym mam przyjemność kierować. To pokazuje, że państwo cały czas chcecie walczyć o duszę narodu. To jest bardzo ważne. Sukcesem naszym jako narodu polskiego w roku 1980 było to, że oprócz walki o godność człowieka, o ten chleb, o który występowali strajkujący, prowadzona była również w tym w dużej mierze przez państwa walka o duszę narodu, o to, aby naród nie utracił tego, co najcenniejsze, marzeń o niepodległości. Powstanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów było bardzo poważnym ostrzeżeniem dla komunistów, że to już nie jest walka tylko jednego środowiska czy grupy społecznej, ale to jest walka przedstawicieli całego narodu, w tym młodej polskiej inteligencji, o rzecz najcenniejszą w życiu ludzi, narodów i państw, o niepodległość. Za to, że nie zabrakło wam, szanowni państwo, wtedy odwagi, moje pokolenie i przyszłe pokolenia będą wam dozgonnie wdzięczne. Dziękujemy za wolną Polskę. Dziękuję bardzo. Z wielką przyjemnością uczestniczę w tym spotkaniu. Po 40 latach spotykam się z osobami, które wówczas też działały na uczelniach. Gdy myślę o Niezależnym Zrzeszeniu Studentów z tamtego okresu, kojarzą mi się takie trzy jakby punkty, słowa, idee. Pierwsze to korzenie. Pan minister zwrócił uwagę na bardzo głębokie korzenie będące u zarania myśli o Niezależnym Ruchu Studenckim Armia Krajowa. Ale wtedy myśleliśmy w bardziej krótkiej perspektywie. Dla nas korzenie to działalność studenckich komitetów Solidarności. W Krakowie było akademickie
Akademicki Ruch Odnowy, w Warszawie Akademickie Biuro Interwencyjne, czyli ci działacze, którzy byli przed sierpniem, działali przed sierpniem, chcieli założenia niezależnej organizacji studenckiej. I można powiedzieć, że to, co wydarzyło się we wrześniu, to była idea wcześniejsza, ta SKS-owska, powołania niezależnej organizacji studenckiej, już nie komitetów, i taki zamiar był realizowany, ale oczywiście w zupełnie innej rzeczywistości po podpisaniu porozumienia, porozumień sierpniowych, i w zupełnie innej skali. Czyli te korzenie były bardzo ważne do tego, jak później NZS był kształtowany. Punkt drugi, drugie hasło to jedność. NZS powstawał we wrześniu. Dzisiaj spotykamy się we wrześniu. Jesteśmy mniej więcej w momencie, niemalże równo 40 lat po tym, jak Komitet Założycielski powstał w Krakowie. Wcześniej powstał w Gdańsku, 10 września w Warszawie. Cechą tego okresu było to, że nie było zajęć na uczelniach tak jak dzisiaj, bo były wakacje. I teraz problem, który stał przed działaczami, to jak zapewnić współpracę, organizację, jedność, powołanie jednej organizacji, która by stanowiła przeciwwagę dla SZSP, naszego rywala, odwołującego się do zupełnie innej tradycji i postulującego inne rozwiązania ustrojowe, jak dobrze o tym wiemy. I wreszcie powstaje najpierw spotkanie w Warszawie 22 września, później Ogólnopolski Komitet Założycielski, którego celem jest właśnie zapewnienie tej jedności, zarejestrowanie jednego związku. Nie było to proste też z tego powodu, że w różnych ośrodkach były już inne organizacje, na poziomie ośrodku bądź uczelni, różne nazwy tych organizacji, różne statuty, kilkadziesiąt statutów. I teraz jak doprowadzić do tego, żeby był jeden statut, jedna organizacja? Złożenie wniosku najpierw w sądzie. Bo tak na dobrą sprawę NZS powinien być solidarnością. To powinien być ruch. My chcieliśmy przynależeć do tego wielkiego ruchu solidarności, ale władze nie godziły się na to, twierdząc, że studenci nie są pracownikami, więc do związku zawodowego nie mogą należeć. I te spory, dyskusje z ministrem, dyskusje nad rozporządzeniem, nad statutem, wreszcie strajk łódzki. I sam koniec tego strajku łódzkiego, który się rozszerza na cały kraj pod hasłem chcemy rejestrację NZS-u bez zmian w statucie. Bo przecież władze chciały ciągle manipulować tym statutem. Domagały się w pewnym momencie wpisania kierowniczej roli partii do statutu, twierdząc zgodnie z prawdą, że taki zapis istnieje w statucie Solidarności. I wreszcie ta rejestracja po tych strajkach ogólnopolskich. Podpisanie porozumienia łódzkiego i już ten strajk, już po miesiącu zjazd w Krakowie, tu właśnie w Krakowie, który wybiera Krajową Komisję Koordynacyjną z przewodniczącym Jarkiem Guzym, i już można powiedzieć, że ta instytucjonalizacja występuje. I punkt trzeci to pluralizm. Ten pluralizm się objawiał już na zjeździe. Tu były różne grupy, różne nurty. Gdybyśmy chcieli spojrzeć na spektrum polityczne albo na to, jakich działaczy NZS dał Polsce, to zobaczymy, że oni byli w różnych partiach, że oni odgrywali ważną rolę później, będąc liderami różnych rządów, premierami, ministrami, a także ideologicznie bardzo różnie mieszczących się. Dzisiaj rozmawiamy często w kontekście właśnie jednego ze stanowisk w państwie nad możliwością kandydowania przez Marka Jurka. Tak, Marek Jurek był członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej. Były też osoby z innej strony tej, można powiedzieć, politycznej. Ale to, co było ważne, wszyscy chcieli tej niepodległej, demokratycznej Polski. To były wszystkie grupy polityczne poza tym jednym nurtem SZSP. Proszę Państwa, tak więc ten pluralizm był bardzo ważny, ten charakter związkowy, ta szerokość, ta jedność i to, że NZS dał różne inicjatywy, bardzo ważne inicjatywy o ruchu Wolność i Pokój
była tutaj mowa o roli NZS-u w dochodzeniu do tego przełomu 89 roku, też warto pamiętać, bo przecież, panie ministrze, oczywiście NZS był ilościowo znacznie mniejszy od Solidarności, ale jest to oczywiste, że on odgrywał proporcjonalnie do liczby większą rolę, bo przecież to była elita kraju. Studenci to są elitą kraju i oni właśnie z tej grupy osób zdolnych, wykształconych po studiach, później się rekrutują elity polityczne. Na koniec chciałbym zwrócić się do młodych, współczesnych działaczy NZS-u. Życzę wam, żebyście kontynuowali dalej tą naszą tradycję tamtego okresu, działali na rzecz silnego państwa polskiego, demokratycznego, ważnej roli Polski w świecie i tego wam bardzo serdecznie życzę. Dziękuję. Dobry Państwu, chciałbym przeczytać list od przewodniczącego i prezydium Komisji Krajowej na dzisiejszą uroczystość. Szanowny pan Adam Kalita, prezes Stowarzyszenia NZS 1980. Szanowny panie prezesie, zwycięstwo robotników latem 1980 roku, którego zwieńczeniem było powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, otworzyło w komunistycznej Polsce przestrzeń wolności. Nie tylko dla pracowników chcących swojej niezależnej reprezentacji, ale także dla innych grup społecznych. Wielu z nich realizowało swoje dążenia w strukturze związku, ale też byli tacy, którzy wybrali własną drogę. Wśród nich niewątpliwie wybijało się Niezależne Zrzeszenie Studentów. Tak naprawdę NZS był dla studentów tym, czym Solidarność dla pracowników. Stanowił reprezentację ludzi chcących niezależnej od totalitarnej władzy organizacji studenckiej, która tak jak my dążyła do demokratyzacji życia, osobistej wolności i poszanowania swobód obywatelskich. W tym tak umiłowanej dla młodych ludzi wolności słowa. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że NZZ Solidarność i NZS od samego początku ściśle ze sobą współdziałały, wspierając się wzajemnie w swoich przedsięwzięciach. I na koniec rzecz najważniejsza. Niezależne Zrzeszenie Studentów walnie przyczyniło się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Za to wszystko założycielom i członkom zrzeszenia należy się wdzięczność i szacunek. Z okazji waszego i naszego 40-lecia składam wszystkim obecnym i byłym członkom Niezależnego Zrzeszenia Studentów najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności. Życzę wam również dalszej owocnej współpracy z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Solidarność. Z wyrazami szacunku Piotr Duda, przewodniczący NZZ Solidarność wraz z członkami prezydium. Szanowni Państwo, kilka słów chciałbym też skierować do obecnych i pierwszych członków NZS-u jako Krakus, będący chwilowo na wygnaniu w Gdańsku, ale chciałbym wam bardzo podziękować za to wszystko, co wtedy zrobiliście, dlatego że wtedy jako uczeń technikum elektronicznego na ulicy Loretańskiej mogłem z bliska obserwować to, co się działo na plantach, po drugiej stronie. I dzięki waszym działaniom, dzięki Białemu Marszowi, dzięki, jak myśmy to mówili, zadymom 13 każdego miesiąca po mszach w Bazylice Mariackiej, dzięki temu wszystkiemu, co się działo pod Wawelem, można powiedzieć, że to ukształtowało tych młodych ludzi, którzy jeszcze wtedy nie mogli być członkami NZS-u, ale już to wszystko obserwowali. Bardzo, bardzo też dziękuję panu przewodniczącemu za to, panu prezesowi za to, co robi teraz, że mu się chce, za wtorkowy klub krakowski, za to, że dalej krzewi tą wiedzę o kulturze, o polityce, o historii wśród młodego pokolenia. IPN-owi dziękujemy i panu ministrowi dziękujemy za to, że cały czas odkrywacie miejsca pochówku naszych bohaterów. Na pewno jest to bardzo budujące tożsamość narodową, na pewno więcej niż znajdywanie
tajnych skrytek w mieszkaniach polityków, ale mamy nadzieję, że to przesłanie trafi głównie do młodego pokolenia. Panie prezesie, bardzo bym chciał przekazać symbol Solidarności, czyli flagę i okolicznościowy medal. Tutaj związany z 40-leciem jako członek Godni, dostojni goście, szanowni państwo. To dla mnie honor i zaszczyt, że mogę w imieniu marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz całego samorządu odczytać list okolicznościowy skierowany na ręce pana prezesa Adama Kality. Szanowny panie prezesie, dziękuję za zaproszenie na uroczystości związane z 40-leciem powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie. W imieniu własnym oraz samorządu województwa małopolskiego z okazji tak znamienitego jubileuszu serdecznie gratuluję ówczesnym oraz obecnym działaczom Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz życzę kolejnych wielu lat aktywności w działalności, wytrwałości i sukcesów w spełnianiu ważnej roli społecznej i politycznej w naszym kraju. Oczywiście gratuluję obecnym działaczom aktywności. Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało jako przejaw poparcia ruchu studenckiego oraz młodej inteligencji dla idei tworzenia w Polsce związków i stowarzyszeń niezależnych od władzy komunistycznej. Stanowiło jedyny w swoim rodzaju fenomen społeczny i organizacyjny. W latach 1980-81 było jednym z najważniejszych ruchów, które powstały w łonie Solidarności i których działalność doprowadziła w konsekwencji do pełnego zwycięstwa opozycji demokratycznej oraz zbudowania mocnego fundamentu kapitału społecznego współczesnej Polski. Szanowny panie prezesie, szanowni państwo, proszę przyjąć wyrazy szacunku i uznania za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz podejmowaną aktywność na rzecz demokratyzacji życia akademickiego w ramach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Raz jeszcze serdecznie gratuluję. Marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Dziękuję. Zacznę od siebie. Ja nie byłem członkiem NZS-u, działałem w harcerstwie, ale wiele skorzystałem jako ówczesny student z tych różnych wydarzeń, które w Krakowie się działy i myślę, że to też kształtowało postawy i wiedzę i umiejętności takich ludzi jak ja. Pozwolę sobie teraz przeczytać list od pana prezydenta Stowarzyszenia Królewskiego Miasta Krakowa, pana profesora Jacka Majchrowskiego. Szanowny pan Adam Kalita, przewodniczący Stowarzyszenia NZS 1980, szanowni państwo, wielce szanowny panie przewodniczący, proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 40-lecia powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie. Narodziny pierwszej po wojnie autonomicznej, oddolnej, wolnej od politycznych wpływów i nacisków organizacji studentów były impulsem, który wywarł olbrzymi wpływ nie tylko na życie wielu młodych ludzi, lecz także na kształt obecnej Polski. Szczególnie w Krakowie antykomunistyczny ruch studencki miał duże znaczenie. Członkostwo i działalność w NZS dla wielu stawało się fundamentem własnej tożsamości i ukształtowało ich życiowe losy. 40 lat istnienia stowarzyszenia jest powodem do satysfakcji dla jego członków.
Dzisiejsze święto jest okazją, by wyrazić uznanie dla zapału, inwencji i zaangażowania wszystkich, którzy przez lata poświęcają swój czas i wspierają inicjowany tu projekt. Z okazji jubileuszu składam serdeczne życzenia pomyślności. Życzę zdrowia, sił i powodzenia we wszystkich podejmowanych działaniach. Prezydent Stowarzyszenia Królewskiego Miasta Krakowa, profesor Jacek Majchrowski. I na koniec powiem Państwu, te wszystkie wielkie wydarzenia, ta działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów znalazły uznanie w opinii krakowskiego samorządu i w 2016 roku jednomyślnie ówczesna Rada Stowarzyszenia Królewskiego Miasta Krakowa nadała imię Niezależnego Zrzeszenia Studentów jednemu ze skwerów w dzielnicy 5 Krowodrza. Myślę, że to już zostanie na zawsze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałem zacząć od serdecznego podziękowania za zaproszenie na to jakże ważne święto, jakim jest jubileusz 40-lecia działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Historia działań NZS-u w Krakowie w Polsce jest bardzo bogata. W latach 80. XX wieku ludzie związani z NZS czynnie uczestniczyli w podziemnym ruchu wydawniczym. Wykazywali się inicjatywą przy organizacji uroczystości rocznicowych i patriotycznych oraz demonstracji wymierzonych w komunistyczny reżim. Za działalność na rzecz wolnego i suwerennego państwa przyszło niekiedy zapłacić tutaj państwu też zgromadzonym na sali wysoką cenę. Dochodziło do internowań, dochodziło do wyroków skazujących, do relegacji z uczelni. To wielka cena, którą przyszło zapłacić za przyszłość wolnej Polski. Szczególne podziękowania należą się nie tylko za działania na rzecz obalenia komunizmu czy walki o wolność, ale także za dzisiejszą solidarność koleżanek i kolegów, za to, że Stowarzyszenie NZS 1980 cały czas działa i udziela pomocy tym, którzy jej potrzebują. Chciałbym w imieniu Rady Miasta Krakowa, wszystkich radnych, złożyć wyrazy uznania dla członków NZS 1980 w Krakowie za wiele podejmowanych przez Państwa inicjatyw upamiętniających wartości wyznawanych przez NZS, za lata walki o demokrację oraz wolność wszystkich obywateli. Życzę Państwu dużo energii i niegasnącego zapału do dalszej pracy. I chciałbym także przekazać na ręce Pana Prezesa zawodowo kolegi z ław Rady Miasta Krakowa dyplom okolicznościowy dla Stowarzyszenia NZS 1980 z okazji 40-lecia powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie, wyrazy najwyższego uznania oraz życzenia wielu sukcesów w imieniu Radnych Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Dziękuję bardzo. Nie będę powtarzał życzeń od naszego szefa, które Jurek już przekazał, ale powiem, że od samego początku tego jubileuszu zakładaliśmy z Madamą wspólnego zorganizowania. Były piękne plany, miał być koncert, wiele z tych przedsięwzięć niestety albo uległo zawieszeniu czasowemu, albo nie mogło być zrealizowane. Ale chciałem tymi słowami podkreślić, że ta więź NZS-u z Solidarnością była aktualna 40 lat temu i jest aktualna dzisiaj. Często ze sobą w różnych sprawach współpracujemy i za to chciałem zarówno bohaterom tamtych dni, jak i ludziom, którzy dzisiaj kontynuują to działanie, podziękować.
ale chciałbym także podziękować za tą specyficzną atmosferę, która dla mnie, podobnie jak dla Jurka Krakowianina, ma szczególne znaczenie, bo być może nawet symbolicznie budynki IPN-u i budynek zarządu regionu sąsiadują ze sobą i wiele godzin rozmów ze świętej pamięci Januszem Kurtyką, współpraca właśnie z IPN-em, współpraca ze stowarzyszeniem, pokazuje, że także dzisiaj są to dwa środowiska bardzo bliskie i za to chciałem podziękować. Chciałem także podziękować wszystkim tym, którzy przed 40 laty właśnie stanowili to zaplecze intelektualne, o którym tutaj pan minister także mówił. Solidarność robotnicza potrzebowała takiego wsparcia, potrzebowała ludzi, którzy mają wizję Polski, jeszcze wtedy do końca nieznanej, jak ona będzie wyglądać, jak będzie wyglądać jej gospodarka. Dlatego tak ważną rzeczą było, żeby ta elita intelektualna mogła wesprzeć robotników. I tak się na szczęście działo. I za to wszystko, co wtedy robiliście państwo, ryzykując swoim życiem, zdrowiem, także, jak tu dzisiaj słyszeliśmy, nawet relegowaniami z uczelni. Za to wszystko chciałem w imieniu Małopolskiej Solidarności państwu podziękować. Dziękuję bardzo.